Palworld zostało wydane w styczniu 2024 roku i szybko podbiło serca graczy na całym świecie. Istnienie tej gry udowodniło, że gracze są zainteresowani grami, które będą stanowiły konkurencję dla Pokémonów. Ale czy aby na pewno? We wrześniu 2022 roku powstała gra mająca podobne założenia o tytule Temtem. Chociaż w przypadku Temtema zainteresowanie okazało się być raczej niskie. Tylko dlaczego? W tym filmie przedstawię wam obie gry i postaram się pokazać prawdziwą przyczynę sukcesu Palworld. Oraz przy okazji porażki Temtem. Zarówno Palworld, jak i Temtem reprezentują gatunek Monster Catcher, ale przedstawiam go w zupełnie inny sposób. Jako że spędziłem w obu grach wiele godzin, jestem w stanie śmiało stwierdzić, że są to gry warte swojej ceny. W obu przypadkach widać, że twórcy naprawdę chcieli stworzyć solidne gry, dające mnóstwo frajdy. Chociaż muszę stwierdzić, że twórcy Palworld jednak zdecydowali się podjąć większe ryzyko tworząc swoją grę, ponieważ jest ona najzwyczajniej w świecie inna niż Pokémony. Palworld jest bardzo często porównywany do Pokémonów tylko dlatego, że można w nim łapać stworki. Niektórzy ludzie wydają się być oburzeni istnieniem tej gry do takiego stopnia, że wysyłają twórcom koszmarne wiadomości, których chyba nie jestem w stanie pokazać na YouTube. Temtem natomiast jest niemalże dokładną kalką Pokémonów. Co prawda istnieją elementy odróżniające tę grę od Poków, ale poza systemem walki raczej nie uświadczymy wielkich zmian. Prowadzony system walki turowej wymusza na graczu prowadzenie bitew 2-2. I to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie. Crema, czyli twórcy Temtem, stwierdzili, że ma to na celu dodać grze unikatowego charakteru. Ale każdy gracz Pokémon wie, że walki 2-2, a nawet 3-3 były od lat obecne w grach tej marki. Nie oznacza to jednak, że walki w Temtem są gorsze. Ciekawym elementem wprowadzonym w Temtem jest system wytrzymałości, który zmusza gracza do taktycznego korzystania z umiejętności stworów. Silniejsze ataki zużywają dużo wytrzymałości, dlatego warto trzymać chociaż jeden słabszy atak na wypadek przemęczenia stwora. Dodatkowo, niektóre ruchy nie mogą zostać użyte na początku walki, tylko mają swój własny czas odnowienia, aktywujący się także za każdym razem, gdy z niego skorzystamy. No i właśnie, mimo zmian w systemie walki, które tak naprawdę dodają jej sporo głębi, Temtem nie stał się tak popularny, jak oczekiwali jego twórcy. O pozostałych elementach tej gry porozmawiamy za moment, a teraz zobaczymy, jak prezentuje się system walki w Palworld. Zrezygnowanie z systemu turowego okazało się strzałem w dziesiątkę. O ile osobiście uwielbiam gry turowe takie jak XCOM czy Divinity, uważam, że też Pokémonom przydałaby się zmiana formuły. Możliwość walki u boku swojego stwora, unikanie ataków przeciwnika oparte na naszym czasie reakcji, a nie tylko rachunku prawdopodobieństwa, daje naprawdę masę frajdy. I tego właśnie oczekiwali gracze. Ekscytującej walki w czasie rzeczywistym, w której sami możemy wziąć udział, zamiast jedynie oglądać, jak stwory wykonują na zmianę proste animacje ataków. Game Freak, czyli twórcy Pokémonów, stoją w miejscu, podczas gdy konkurencja pędzi do przodu, tworząc świetne gry. Już od ponad 20 lat otrzymujemy niemal identyczne, przestarzałe produkcje z marną fabułą, w których musimy zdobyć 8 odznak, pokonać złą organizację, a na koniec zostać czempionem. Nic dziwnego, że fani tego gatunku rzucili się na Palworld jak na karpia po promocji. Wracając do Temtema, on niestety również zawiódł pod względem fabuły. Jest ona przewidywalna i brutalnie przeciętna, a niektóre postacie irytujące i kiepsko napisane. Palworld ma na tę chwilę ledwie zarysowaną fabułę, dlatego jeszcze nie będę jej komentował. Natomiast chciałbym przejść do kolejnej części tego filmu, czyli przyszłości wszystkich trzech uniwersów. Szczególnie nasz rywal Max jest koszmarnie napisaną postacią. Nie chcę wchodzić tutaj w obszar spoilerów, ale w pewnym momencie gra zmusza nas wręcz do pogodzenia się z nim i zaakceptowania go, mimo że zachowuje się jak absolutna menda przez całą grę. Jeśli chodzi o przyszłość Palworld, jestem pewien, że otrzymamy mnóstwo ciekawej zawartości w przyszłości. Twórcy pracują ciężko, non-stop wydając mniejsze łatki i naprawiając wiele błędów, takich jak wyszukiwanie ścieżek czy utraty zapisów świata. Jednakże mam też pewne obawy ze względu na historię rozwoju Temtem. Problem z tą grą polegał na tym, że twórcy nie słuchali swoich graczy, dodając elementy, których nie chciał niemalże nikt. Gdy ludzie prosili o dodawanie jednego lub dwóch nowych stworzeń na aktualizację, twórcy byli zbyt zajęci dodawaniem Battle Passa. Ludzie prosili o nową zawartość PvE, twórcy dodawali nową wersję gry PvP.
kompletnie olewając ludzi, którzy już za tę grę zapłacili. No i właśnie, w momencie pisania scenariusza do tego filmu, twórcy Temtema wydali oficjalne oświadczenie o przeszłości gry. Narzekają w nim na to, że tworzenie nowych wysp i temów zajmuje za dużo czasu, więc po prostu tego nie robili. No, przecież mieli ważniejsze rzeczy do zrobienia. Niestety pokazuje to, że Crema nie przejmuje się tym, czego chcą gracze, bo obecnie są zajęci tworzeniem nowej gry w stylu Vampire Survivors. Na tę chwilę na Steam w Temtem gra przeciętnie 350 osób, co jest fatalnym wynikiem dla gry, która jest reklamowana jako MMO. Crema jest jednak sama sobie winna takiego stanu rzeczy. Ale cóż, nadal uważam, że warto dać tej grze szansę ze względu na ciekawe usprawnienia systemu walki oraz wyższy poziom trudności gry w porównaniu do serii Pokémon. Chociaż lepiej poczekajcie, aż gra zostanie przeceniona na jakiejś wyprzedaży. Jeśli twórcy Palworld będą rozwijać swoją grę tak, jak chcą tego fani, to osiągną sukces. No bo czego tak naprawdę chcą gracze? Innowacji i oryginalności. Tak się składa, że około 10 lat temu byłem jednym z grafików pracujących nad Pokémon Journey. Był to fanowski projekt mający na celu stworzenie gry na silniku Unity, w której to my mieliśmy sterować naszymi Pokémonami w walce w czasie rzeczywistym. Niestety nasz lider otrzymał pewnego dnia uprzejmy mail, w którym zostaliśmy poinformowani o konieczności zawieszenia prac nad projektem. Mimo wielu godzin pracy włożonych w ten projekt, nasz zespół rozpadł się, a jedyne co nam zostało to stare wersje gry na portalu ModDB oraz pojedynczy filmik na moim kanale z animacjami Merilla, mojego autorstwa. No i właśnie, już ponad 10 lat temu gracze marzyli o grze takiej jak Palworld, która usprawniłaby ten stary i nużący już system walki. Szczególnie dołujący jest fakt, że Game Freak raczej nie planuje w najbliższym czasie usprawniać tego systemu w grach marki Pokémon. To jest główny powód sukcesu Palworld, a upadku Temtem. Słuchanie tego, czego chcą gracze. Tworzenie gier takich, jakie nam się marzyły od lat. No i to tyle. Jeśli chcecie zobaczyć w przyszłości więcej materiałów takich jak ten, proszę o subskrypcję kanału oraz udostępnienie filmu swoim znajomym. Zachęcam także do zostawienia komentarza, pozytywnego czy negatywnego, tak długo jak jest to tylko konstruktywna krytyka. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.